Witam Was, moi mili, bardzo serdecznie. Z tej strony Wasz ulubiony, kreatywny fotograf Fifciu. A to jest oczywiście wstęp do trzeciego odcinka vloga pod tytułem Można Inaczej. W moim pełnym przygód życiu na ogół działam zupełnie bez planu, jednak inaczej było z tym właśnie trzecim odcinkiem vloga. Początkowo miał być to odcinek o sprawach technicznych, takich jak ustawienia aparatu, przestrzenie kolorów, jak korzystać ze sloga i wiele, wiele innych ciekawych technicznych tematów. Jednak to w trakcie uległo zmianie. Miał być odcinek specjalny o też również fajnej tematyce związanej ze zdjęciami. I to też uległo zmianie. Ten odcinek jest przesunięty troszeczkę w przód, ale ten również będzie bardzo ciekawy. Jednego z modeli, którego zobaczycie w dzisiejszym odcinku, już znacie z poprzedniego odcinka. I jeśli nie oglądaliście, to obejrzyjcie, a ci co oglądali, wiedzą, jak bardzo kreatywne stylówki ten człowiek ma. I właśnie na storce u niego zauważyłem jakiś czas wcześniej kolejną ciekawą stylówkę i od razu zarzuciłem temat, że trzeba to wykorzystać. No i właśnie zobaczycie, co to za stylówka i co z tą stylówką ja jako fotograf zrobiłem. Tym razem ponownie moim kamerzystą był Czarek, znany na Instagramie jako Nitro Viral. Tymczasem bez zbędnego gadania rzucam Was prosto w wir akcji i zapraszam Was na intro. Siemanko, siemanko. Tu Wasz Fifciu, instagramowy Vril Concept. Właśnie pędzę po mojego towarzysza i będziemy kręcić materiał do kolejnej części vloga i ponownie ruszamy na Warszawę. Siemanko, siemanko. A jak tam dzisiaj? Na pizga jak... Fajne buty, zamszowe czy za swoje? Za swoje. Za swoje, dobrze. No i mamy przesiadeczkę, ponieważ remontują dworzec zachodni i musimy wbić się w inny środek transportu. Czarek jest zniesmaczony. Czarek jest zniesmaczony i podirytowany obecną sytuacją. Nie doczekaliśmy się przesiadki, więc lecimy z buta. I znowu to warszawskie kardio, no ja będę miał na lato formę życia. Oczywiście nie mogło się obyć bez niespodzianek. Ciągle się mijamy z modelami. Pojechaliśmy na plac Wilsona metrem. Oni pojechali w drugą stronę. Wróciliśmy na Świętokrzyską, oni pojechali na plac Wilsona. No i teraz czekamy na naszych modeli, żeby przyjechali wreszcie do nas. Siemanko, siemanko. Hej. Filip. Już jesteśmy pełną ekipą, zmierzamy na miejsce i będziemy robić, jak zawsze, dobrą robotę. Oh yeah! Lecimy z tym końcem. Co to za śmieszki, Czarek? Dawaj, kręć! To, ja mam tutaj, kurde, na tło. Obejrzyj go tak fajnie z tego. Nie, nie do końca tak. Bliżej, jakoś nie, jakoś fajnie.
rybka. Jakbym ręki nie uciął, no kurde, szmać. Kurde, muszę jakoś skandrować lepiej, żeby ta ręka nam czasem nie uciekła. Gotowi? Powtarzam. Mam. Jest? O kurde! Powiedz, kolego sympatyczny, ile my dzisiaj kilometrów natrzepaliśmy na tym tripie? Aktualnie to już prawie 17. O, to jest właśnie to. W naszym przypadku fotografia i wideofilmowanie to nie tylko... Siedzenie na dupie. Tak, i statyczna praca u nas to jest jedna wielka przygoda i generalnie spory wysiłek. Igrzyska sportowe normalnie. Szczególnie przy powrocie do domu. Tak, dzisiaj to ten wyjazd przebił wszystko. Powiem wam, że jestem niesmaczony tym, co się w tej Polsce dzieje. Remontują dworzec zachodni, z którego mieliśmy mieć pociąg powrotny. Tymczasem peron, z którego nasz pociąg odjeżdżał, jest na samym końcu, na wypizdowie. Pomimo, że biegliśmy i byliśmy ogólnie po zakup biletu dużo wcześniej, pociąg nam uciekł. Bo nie dało się mostu zrobić nad trakcjami, gdzie jest remont, do 9 peronu, tylko trzeba było taki zygzakiem kilometry nabijać. To jest właśnie polska myśl techniczna. W Polsce to wszystko jest robione tak, żeby ludziom utrudnić życie. Tutaj niczego się nie ułatwia. Niczego. Wszystko na pochybel. Z drugiej strony, jako że jestem pozytywny, to powiem tak, kolejny wyjazd z przygodami. Ale my nie mamy wyjazdu bez przygód, kurwa. Weź jakieś przygody pod górkę, wietrze. Nie ma, kurwa, wyjazdu bez, kurwa, żadnego potknięcia się. Ale dzięki temu jest zawsze zabawniej. No, to jedyny chyba plus tego wszystkiego. A dzisiaj? Dzisiaj był niezły bieg na ten peron. Maraton, kurwa. Maraton, więc... No, kolejny krok do formy. Ale. I tak właśnie wyglądał ten wypad. Nieco spokojniejsze tempo w porównaniu do pierwszych dwóch odcinków, ale nie może być ciągle tak samo. Klimacik troszeczkę postapokaliptyczny. W ogóle bardzo mi się stylówki Olesia podobają i już wam mogę zagwarantować, że będzie kolejny odcinek z jego udziałem, bo ostatnio kolejną bardzo fajną stylówę ogarnął. I zamierzam to oczywiście w bardzo kreatywny sposób wykorzystać. Generalnie nie mam pojęcia, jaki będzie następny odcinek, ponieważ sprawa wygląda z tą serią bardzo dynamicznie. Mam materiał nagrany na 3 kolejne odcinki. Nie mam kiedy ich zmontować. Jednego jeszcze nie mogę zmontować z pewnych względów. A już wkrótce będę nagrywał jeszcze kolejny odcinek związany z zakupem nowego aparatu.
i w tym odcinku będę go po prostu testował pod kątem zastosowania w fotografii. A dlaczego akurat tak? Ponieważ nowy sprzęcik ma matrycę o rozdzielczości 12 megapikseli, co no w fotografii może nie być użyteczne ze względu na niską rozdzielczość zdjęć. Za to jakość tych zdjęć, jestem przekonany, że będzie niesamowita. Jak już totalnie na zakończenie, chcę wam powiedzieć, że ta seria na pewno będzie rozwijana i kontynuowana. Jednak nie wiem, czy będzie regularna, ponieważ mam naprawdę dużo zajęć, a doba jest zdecydowanie za krótka, muszę też odpoczywać. Jednak w każdej wolnej chwili będę nagrywał materiały, będę je montował i będę pokazywał wam wraz z moją ekipą, że można inaczej. Bądźcie pozytywni, bądźcie uśmiechnięci i do następnego. Thank you.